przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lisnowo, zawsze 415-14C. 25 tysięcy to są też progi powalniające i naprawa tej drogi. Ewentualnie w tą inwestycję wrzucimy też, gdyby gdzieś jeszcze jakaś droga, już nie będziemy tam wprowadzać 10 dróg, bo gdzieś tam są dziury, to po prostu z tego będziemy korzystać. To tyle. I pojawiła się sprawa związana ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne, związane z tym, że Rada do 15 czerwca musi określić wzór wniosku o przyznanie tego dodatku energetycznego i dlatego też w trybie pilnym dołączyliśmy tą uchwałę do tej sesji. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt trzeci, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki pana Mariusza o policzenie. 12 radnych, dziękuję. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej 6 sesji Rady Gminy. Proszę panią Maję o odczytanie najważniejsze.
dochody bieżące wysokości przed zmianami 19 765 323 złote 11 groszy, po zmianach 19 796 751 złote 82 grosze. Dochody własne przed zmianami 7 099 700 złote 64 grosze, po zmianach 7 126 412 złoty 6 groszy. Subwencje ogólne przed zmianami 5 483 956 zł, po zmianach 5 483 956 zł. Dotacje budżetu państwa ogółem przed zmianami 7 182 359 zł 47 groszy, po zmianach 7 186 391 zł 76 groszy. Dochody majątkowe wysokości przed zmianami 5 390 870 zł 48 groszy, po zmianach 5 310 120 zł 48 groszy. Paragraf numer 2. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Zmienia się treść paragrafu 2, który otrzymuje brzmienie: wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości, w tym przed zmianami 30 650 193 zł 59 groszy, po zmianach 30 672 880 zł 30 groszy. Wydatki bieżące ogółem przed zmianami 19 712 422 zł 37 groszy, po zmianach 19 744 042 zł 35 groszy. Wydatki majątkowe przed zmianami 10 937 771 zł 22 groszy, po zmianach 10 928 837 zł 95 groszy. Paragraf numer 4. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Punkt 1. W załączniku nr 6 do uchwały dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 2. W załączniku nr 7 do uchwały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Załącznik nr 3 zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Zmienia się treść paragrafu 3 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2019 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 10 063 528 zł 40 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały. Paragraf 8. Zmienia się treść paragrafu 4, który otrzymuje brzmienie: deficyt budżetu gminy w wysokości 5 566 000, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 775 000, po drugie wolnych środków, o których mowa w paragrafie 217 ustawy o finansach publicznych 791 000. Paragraf 9. Zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie: punkt 1. Przychody budżetu w wysokości 5 766 000. Punkt 2. Rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 200 000. Paragraf 10. W załączniku nr 10 wydatki w ramach Funduszu Słowackiego w Gminie Świecie nad Bosną w 2019 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Proszę o wyjaśnienia panią skarbnik. Thank you.
prezencie, na tym zawołać. Marek, decybele tam słyszy. Dział 600, rozdział 616, paragraf 2320, zwiększa się w wysokości 4417,50 w związku z otrzymaniem dotacji na zimowe utrzymanie dróg z powiatowego zarządu dróg zgodnie z zawartą umową nr 31 na 2018 z dnia 12 grudnia 2018. Dział 700, rozdział 705, paragraf 0910, zwiększa się w wysokości 100 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat od kupna nieruchomości. Dział 756, rozdział 756,15, paragraf 0,9,10 zwiększa się w wysokości 4,5 tysiąca z tytułu wpływów odsetek od podatków od osób fizycznych. Dział 756,16, paragraf 0,6,40 zwiększa się w wysokości 2 tysiące z tytułu kosztów upomnienia od wpłat podatków od osób fizycznych. 758,14, paragraf 0,9,40 zwiększa się w wysokości 123,19 z tytułu wpływu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły. Dział 801, rozdział 801.04, paragraf 0830, zwiększa się w wysokości 5 tysięcy z tytułu wpływu dochodów za koszty wychowania przedszkolnego. Dział 855, rozdział 855.02, paragraf 0940, zwiększa się w wysokości 8 tysięcy z tytułu dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Dział 900, rozdział 926, paragraf 0640, zwiększa się w wysokości 2 tysiące z tytułu wpływów kosztów upomnienia od wkładu zagospodarowany odpadami komunalnymi. Dział 900, rozdział 926, paragraf 0910, zwiększa się w wysokości 763,73 grosze z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dział 921, rozdział 921.09, paragraf 0960, zwiększa się w wysokości 500 zł z tytułu wpływu darowizny na organizację Dnia Dziecka w Sołectwie Wilnice. Dochody majątkowe. Dział 926, rozdział 926.95, paragraf 62.57, zmniejsza się kwotę dofinansowania w wysokości 80 750 z uwagi na przeniesienie realizacji zadania pod nazwą Rewitalizacja Centrum Miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-kulturalno-sportowe na 2020 rok. Ogółem plan dochodów zmniejszono w wysokości 49 313,29. Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany wydatków bieżących oraz majątkowych gminy. Wydatki bieżące. Dział 010, rozdział 010,95 zwiększa się w ogólnej wysokości 4032,29 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dział 710, rozdział 710,95, paragraf 4,6 zwiększa się w wysokości 2000 z przeznaczeniem na decyzję o warunkach zawodowych. Dział 750, rozdział 750,23, paragraf 30,20 zwiększa się w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników. Dział 751, rozdział 751,13 dokonuje się przemieszczenia wydatków w związku z rozliczeniem kosztów dotyczących obsługi przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział 754, rozdział 754,12, paragraf 44,30 zwiększa się w wysokości 8800 z przeznaczeniem na ubezpieczenie autokasku obozu strażackiego nowo zakupionego w 2018 roku.
Dział 801, rozdział 801.04, paragraf 43.30. Zwiększa się wysokość 3000 z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach i innych gminach. Dział 801, rozdział 801.13, paragraf 42.70. Zwiększa się wysokość 2500 z przeznaczeniem na serwis i naprawę autobusu do przewozu dzieci szkolnych. Zmniejszając jednocześnie paragraf 4, przedstawia wysokości 712.31 groszy. Dział 855, rozdział 855.02, paragraf 29.10. Zwiększa się wysokości 8000 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Dział 900, rozdział 913, paragraf 4.300. Zwiększa się wysokości 2500 z przeznaczeniem na wyłapywanie wyspańskich psów z terenu gminy. Dział 921, rozdział 921.09, paragraf 42.20. Zwiększa się wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka w Sołectwie Bielice w związku z otrzymaną darowizną. Dokonano również zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Mędrzyce dokonało przemieszczenia między paragrafami na zadanie Organizacja Dnia Dziecka na Sportowo w wysokości 300 zł. Sołectwo Świecie nad Bosą na zadaniu zajęcia rękodzielnicze i sportowe dla mieszkańców sołectwa przemieściło środki z paragrafu 42.10 na paragraf 4.300 w wysokości 3000 oraz na zadaniu sportowe Dzień Dziecka zwiększono paragraf 42.10 w wysokości 300 zł, 42.20 w wysokości 800 zł, natomiast dokonano zmniejszenia w paragrafie 4.300 w wysokości 1100 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych. Dział 600, rozdział 616, paragraf 60.50 zwiększono w ogólnej wysokości 64.000 i utworzono nowe zadania inwestycyjne. Przebudowa nawierzchni części drogi w miejscowości Świecie nad Osą, działka nr 57 na wartość 14.000. Przebudowa mostu na rzece Osa w miejscowości Bartęczyny w ciągu drogi gminnej nr 04-1593C na wartość 10.000. Przebudowa nawierzchni drogi nr 04-1553C w miejscowości Linowo na wartość 15.000. Przebudowa nawierzchni drogi nr 04-1514C w miejscowości Pisnowo na wartość 25.000. Dział 600, rozdział 616, paragraf 60-55 zmniejsza się w wysokości 34.259,39 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 04-1502C w miejscowościach Tychnowo i Linowo z uwagi na niższą kwotę wykonania zadania według złożonej oferty przetargowej niż pierwotnie zakładano. Dział 800, rozdział 801.03, paragraf 60.59 zwiększa się w wysokości 3328.17 na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą przebudowa budynku zespołu szkół i placówek nr 1 w Świecie nad Osą na potrzeby przedszkola. Dział 926, rozdział 926.95, paragraf 60.59 zwiększa się w wysokości 46.847,95 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą stworzenie Centrum Kulturalno-Sportowo-Edukacyjnego w miejscowości Wisnowo. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w dziale 926, rozdział 926.95. Zrewitalizacja Centrum Miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-kulturalno-sportowe na nową nazwę. Rewitalizacja Centrum Miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno-kulturalno-sportowe. Z uwagi na przeniesienie realizacji tego zadania na 2020 rok dokonuje się zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2019 w paragrafie 60.57 w wysokości 80.750 oraz w paragrafie 60.59 w wysokości 8.100. Ogółem plan wydatków zwiększono w wysokości 22.686,71 zł. Zwiększa się deficyt budżetowy do wysokości 5.566 000 w związku z zaangażowaniem wolnych środków w wysokości 72 000. Przychody po zmianie wynoszą 5.766 000, rozchody wynoszą 200 000. Deficyt pokryty zostanie zaciągniętym kredytem w wysokości 4.775 000 oraz wolnymi środkami w wysokości 791 000. Dziękuję.
2019 Rady Gminy zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie Boso na 2019 rok. Proszę o podniesienie ręki. Pana Mariusza o podniesienie. Dziękuję. 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Kosztorysową cenę 380 połowę. Z tym, że
poprzetargowo oczywiście się ta połowa zmniejsza, ale to jest dobra wiadomość. I druga dobra wiadomość to droga w partycznych do naszego radnego Piotrowskiego też przeszła z funduszy dróg samorządowych, także będziemy to zadanie wprowadzać już w całości do budżetu z chwilą, kiedy podpiszemy umowę na tą drogę. Jeżeli chodzi o Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Mędrzycach, ze względu na to, iż nabór wniosków jest w miesiącu czerwcu i rozstrzygnięcie najprawdopodobniej będzie grudzień, może końcówka listopada, przenieśliśmy to zadanie na rok następny. No niestety zadanie, mamy tam 100 tysięcy złotych, a jest kosztorysowa cena 601 tysięcy złotych. No ale jeżeli już robić to kompleksowo, chyba że rozdzielimy to na dwa zadania. Ale myślę, że jako wniosek składamy jeden, czyli czy zetapowaniem, czy nie, to jeszcze tego nie wiemy, natomiast będzie to wniosek jeden na całość. Jest przygotowywany wniosek też na Centrum Aktywności Lokalnej w części gminy, która podlega rewitalizacji, czyli Widlice, Szarność, Mędrzyce i Lisno, bo to jest po prostu będą animatorzy, które będą prowadzić tam zajęcia z osobami dorosłymi, dziećmi, różnymi grupami społecznymi. Czekamy na rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o wniosek, doposażenie świetlicy wiejskiej w Widlicach wraz z zagospodarowaniem obejścia. No niestety bardzo długo się grzebią, nie ma żadnego odzewu i nikt nie wie, kiedy będzie rozstrzygnięcie. To tyle z moich takich informacji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Jarosław Kowalski. Panie Wójcie. Ja musiał się dowiedzieć, co z pozyskaniem tej działki świetnie przy bloku na plac zabaw. Proszę panie przewodniczący, szanowni radni, sprawa jest tego typu, iż musimy zrobić najpierw dokumentację. Czy warunki zabudowy, dokumentację plus kosztorys. I dopiero z tym możemy wystąpić do KSOW-u o przekazanie tej działki. Na to mamy do końca roku, bo tak jest planowane. Dobra informacja jest też dla Mędrzyc, że pomimo, że działka, którą chcemy pozyskać, jest zabytkiem, wchodzi w skład parku, to KSOW pozwolił i konserwator pozwolił nam na to, by to centrum tam zrobić. Mamy jakby prawa do tej działki na tą inwestycję do czasu, kiedy nam ją przekażą fizycznie. Także jeżeli będziemy mieć tutaj dokumentację, kosztorys i warunki zabudowy, bo od tego zaczynamy, to występujemy albo o przekazanie na te cele w formie takiego możliwości użytkowania lub też na stałe, bo są te dwie formy. Powinowo na przykład mamy na 7 lat, z tym, że w tym czasie zdążymy to po prostu przejąć, tam gdzie robimy mostek. To tyle, jeżeli chodzi o to. Dziękuję. Proszę, Jarosław Sobieda. Panie przewodniczący, panie wójcie, miałbym dwa pytania do pana wójta. Mianowicie chodzi mi o tą drogę w Wisnowie. Chciałbym się wiedzieć, która to jest droga, bo pomimo, że jakoś nie mogę skojarzyć, 25 tysięcy i te drogi, gdzie ma nie być. I drugie pytanie, termin realizacji Centrum Sportowego w Wisnowie. To był chyba wrzesień, wczoraj. Dziękuję. Proszę. Jeżeli chodzi o drogę w Wisnowie, jest to droga skierunka, bo tam mają być drogi spowalniające, tam mają być na odcinkach chyba po pana, jak się nazywa, ten pierwszy rowy wykopane, bo tam zalewa coś takiego. Tam wiele takich rzeczy trzeba porobić. Dlatego wrzuciliśmy tam trochę więcej pieniędzy, bo nie wiadomo co, gdzie wyjdzie, może gdzieś studzienka, może coś innego, także no chcemy wprowadzić tam te drogi spowalniające, tak jak mieszkańcy chcieli, więc zmiany organizacji ruchu, bo to też muszą być znaki zaraz i tak dalej, nie? To tyle. Dziękuję. Proszę, jeszcze raz pan Jarosław Sobieda. Ja jeszcze bym chciał nawiązać o drodze gminnej przy OSP w Wisnowie. Tam też ona trochę siada, to może przy tej okazji
przy świetlicy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Wójcik. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą drogę za kościołem w Snowie, ona tak powoli nadaje się do tego, by tam nakładkę położyć. Pewnie jak znajdziemy gdzieś tam pieniądze, to będziemy próbować coś tam zrobić. Nie wiem, czy to się uda w tym roku, czy w przyszłym, ale naprawiamy w miarę naszych możliwości, bo mamy w Karolewie też tam zabawisko, też chcemy to coś zrobić z tym. Zobaczymy, jak nam pieniędzy stać. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam 7. sesję Rady Gminy Świecina Losa. Dziękuję. Szanowni Państwo, można odebrać raport w formie papierowej na płytce, jest przygotowany. W tej chwili, no niestety tak się złożyło, poprawki musiałem pewne poczynić. Jest drukowany, także każdy z Państwa dzisiaj może odebrać raport w formie papierowej o stanie gminy za 2018 i w formie na dyskietce. Dyskietki już pewnie są, natomiast w formie papierowej jest kserowany, chciałbym tak powiedzieć. Także proszę w sekretariacie urzędu odbierać. Dobrze? Dziękuję. On się pojawi też dzisiaj w biuletynie informacji.